Dzień dobry Państwu. Chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat naszego projektu Plac Tysiąclecia od nowa. Może zaczniemy tutaj od tej strony, od informacji turystycznej i obiektu zwanego ratuszem. Co my tutaj planujemy? W tym miejscu planujemy zrobić ogród deszczowy. Polega to na tym, że woda opadowa z placu będzie spływać do ogrodu, tutaj do ogrodu, który będzie miał powierzchnię 5 metrów. Chcemy, żeby tutaj były posadzone byliny, tak mamy zaplanowane. Woda z tego ogrodu deszczowego będzie spływała bezpośrednio do ziemi, bo chcemy zdjąć część bruku, 5 metrów kwadratowych bruku i tutaj właśnie zrobić taki ogród. Przy tym ogrodzie deszczowym od strony informacji turystycznej, no tutaj gdzieś mniej więcej w tym miejscu, będzie ławka. Dalej, jeśli chodzi o tę część tego starego rynku, który chcemy zagospodarować, chcemy tutaj postawić dwa boksy wystawowe, może tu z jednej strony i tutaj z drugiej strony. Na tych boksach będą zdjęcia starej ostrudy. Następna sprawa to tu, w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoi ten samochód, chcemy posadzić drzewko. Na pewno nie będzie to jakieś wielkie drzewo, może jarzębina, może jakieś inne kwitnące. Ponieważ to miejsce tutaj wzdłuż tych kamieni, które tu widać przede mną, to miejsce będzie przeznaczone dla przechodniów. Będzie można sobie z tej strony wejść, przejść na drugą stronę, poruszać się po placu, ale to będzie zrobione w ten sposób, że tutaj dookoła będziemy mieć żywopłot i będą takie miejsca, przez które będzie można sobie tutaj wchodzić na plac, ale nie będzie można wjechać samochodem. Teraz przejdziemy do następnej części naszego projektu, do miejsc parkingowych, które tu się znajdują. Tu są cztery miejsca parkingowe, tu to miejsce, no to niestety to nie jest miejsce do parkowania, ale z tego miejsca zaczynają się miejsca do parkowania na cztery samochody. W naszym projekcie to miejsce jest przeznaczone dla mieszkańców i dla pieszych. Z tamtej strony, za samochodami, będzie żywopłot. Tutaj będą postawione dwie ławki. Te ławki będą postawione w kształcie litery L, ale to już będą ławki z pergolami. Tutaj, gdzie nasz operator stoi, chcielibyśmy właśnie zrobić takie zielone wysepki, zdjąć bruk, posadzić niską roślinność, trawę, może krokusy, tulipany, takie niskie krzewy ozdobne. Oprócz tego, o czym opowiadała już koleżanka, myślę, że jedną z bardzo ważnych rzeczy, co chcemy na tym placu zrobić i przywrócić, są drzewa, czyli lipy. Będzie tych lip 8-9. Oprócz tych drzew, które tu będą rosły, trzeba też zagospodarować przestrzeń, która jest pod drzewami. I niestety istnieje taki zwyczaj kładzenia kamyków. Znajduje się tu też folia, wyłożone są tu te kręgi. I chcemy tego wszystkiego się pozbyć. Są odpowiednie rośliny okrywowe, które bardzo lubią znajdować się pod drzewami i takie staramy się, żeby zostały w tym miejscu. Po zdjęciu tych strasznych czarnych folii posadzone w tym miejscu. Planujemy postawić tu stragany i wzorowaliśmy się na pięknych straganach, które znajdują się na rynku w Toruniu. Te stragany będą prawdopodobnie, mamy taką nadzieję, wykorzystywane przez naszych kupców. Po tej stronie chcemy postawić stragan, taki 3-metrowy. Te drzewa mają być usunięte, dlatego że one już umierają na stojąco i chcemy, żeby wróciły na plac lipy. Te miejsca parkingowe nas nie interesują, więc nie będziemy nic z tym robić.
tutaj chcemy lekko oddzielić plac od jezdni krzewami typu na przykład irga. Nie za wysokimi, żeby kierowcy nie tracili dobrej widoczności na zakręcie. Część bruku chcemy zdjąć i posiać trawę, dlatego że to nie tylko jest estetycznie, ale to jest duży krok w stronę poprawienia klimatu tutaj na placu. Bo w tej chwili mamy rozgrzaną patelnię, ziemia nie oddycha, jest przykryta. Latem słońce nagrzewa cały plac, a w nocy nie odpoczywa tutaj nic, tylko oddaje ciepło. Więc chcemy przywrócić zieleń, żeby ona zadziałała tutaj na tym placu jako klimatyzator, żeby nam było miło tutaj posiedzieć. Także zapraszamy do głosowania. Będzie nam miło, jeżeli Państwo nas wesprzecie. Plac Tysiąclecia od nowa. Prosimy głosować.